Chciałbym dzisiaj was zaprosić do przeżycia opowieści o męskości, o rozterkach takich męskiego ducha, zmaganiach, wyzwaniach, jakichś porażkach, ale też i zwycięstwach. Muszę wam powiedzieć, że temat ten we mnie dojrzewał przez ostatnie kilka lat. I tak sobie dojrzewał, aż w końcu dojrzał do tego, że odważyłem się stanąć przed wami, zaproponować coś, co wydaje mi się jest bardzo ważne dla mnie jako mężczyzny, ale też ważne do tego, aby pokazać pewne rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby nasi synowie, ale też i córki, żebyśmy wspólnie budowali silne rodziny, żeby przygotować nas finalnie do tych ról, które są tutaj dla nas przeznaczone. Tak jak wierzę i chciałbym na ten temat powiedzieć trochę o swoich doświadczeniach, a trochę o doświadczeniach innych. Ten cykl trzech takich spotkań bazuje na tym, co mieliśmy okazję robić w tym roku w ramach takich klubów Tato.net. Może niektórzy mieli okazję uczestniczyć. My się spotykamy w Bydgoszczy raz w miesiącu właśnie na takich spotkaniach męskich i tam między innymi to już wcześniej żeśmy sobie ćwiczyli pewne rzeczy, więc mam nadzieję, że będzie dla was ciekawie i też będzie pożytecznie, ponieważ postawiłem sobie takie trzy cele. Po pierwsze, poszukać odpowiedzi na pytanie, jak stać się lepszym mężem. Ja sobie stawiam to pytanie, tak? Po drugie, jak stać się lepszym ojcem dla dzieci, może też dziadkiem już teraz dla wnuków, oraz ostatnie, jak wzrastać jako chrześcijanin. To są takie trzy główne cele, które chciałbym tutaj, żebyśmy sobie spróbowali zrealizować. Czy to się powiedzie, to się okaże. Tytuł Droga męskiego ducha jest taki dosyć, być może niektórych tajemniczy. On oczywiście bazuje na czymś, na pewnej książce, którą za chwilę tam do niej się jeszcze odwołam, ale to, co chciałbym, to żebyśmy sobie te wszystkie trzy słowa z tego tytułu opowiedzieli. I zaczniemy od drogi, później powiemy o tym, o męskości, o tym, jak to jest z nami i dlaczego jest pewna różnica w tym, do czego dążymy, do czego, tak jak wierzę, nas Stwórca przeznaczył. A później chciałbym też jeszcze wyjaśnić, dlaczego duch, dlaczego mówimy o duchu i dlaczego to jest może rzecz taka nie do końca popularna, ale istotna, żeby się z nią właśnie zmierzyć. I na początek ta droga. Droga jest pewną metaforą życia. Myślę, że niektórzy mieli okazję czytać książki albo oglądać filmy. One nawet nazywają się, jest taka kategoria filmów, filmy drogi, gdzie bohater podróżuje przez różne kraje, czasami jakieś kontynenty, czasami dlatego, że poszukuje pracy, a innym razem dlatego, że chce przeżyć przygodę, gdzieś zaciąga się na statek i później przez różne takie przygody przechodzi i to po prostu z biegiem czasu nabiera doświadczenia, też uczy się sam o sobie, o innych, o otoczeniu. Więc to jest ta droga. I teraz chciałbym wam zaproponować, żebyście sobie pomyśleli jakąś drogę, którą przechodziliście w swoim życiu. Ona może być fizyczną drogą, ale też mogą być to pewne, jak wspomniałem, pewne metafory. I jak się zastanawiałem, jaką drogę wam przedstawić, to przyszła mi do głowy taka droga, którą odbyliśmy mniej więcej 10 lat temu z naszą rodziną. Droga polegała na tym, że pojechaliśmy samochodem do Hiszpanii. To było tak, że mieliśmy taki plan, żeby właśnie tam dojechać, a potem jeszcze gdzieś w drodze powrotnej gdzieś trafić na pewno nazwijmy to uroczystość rodzinną w Niemczech. No i pamiętam, że wyruszyliśmy o drugiej w nocy, tak aby po mniej więcej tam 15 godzinach jazdy dojechać do Paryża. Ja lubię podróżować nocą, więc dla mnie to nie był jakiś problem. Pamiętam, nie wiem dlaczego, utkwiła mi w głowie taki przystanek w Belgii na jednym z parkingów, gdzie żeśmy zrobili sobie śniadanie i to, co żeśmy zabrali ze sobą, po prostu żeśmy tam skonsumowali, ale w końcu dotrwaliśmy do Paryża, trafiliśmy do centrum, do takiego małego hoteliku, gdzie żeśmy się wykąpali, najedli i mimo zmęczenia, mimo tego, że to trochę było wariackie, no ale później mieliśmy tylko jeden dzień w Paryżu, więc oczywiście pod wieżę Eiffla. Tutaj macie zdjęcie. Wtedy jeszcze wieża Eiffla nie była otoczona żadnym płotem, można było podchodzić, postukać, można było sobie tam po prostu na tej trawie poleżeć, tam było czysto. Pamiętam, nie było żadnych butelek, dzisiaj się ogląda tam różne takie dziwne miejsca. W każdym razie z Paryża
rano wcześnie, no, zmęczeni, ale też wyspani i radośni, wyjechaliśmy w kierunku Hiszpanii. Taka droga w kierunku Hiszpanii jest bardzo słoneczna, do Marsylii, autostrada. Pamiętam, że tą autostradą jechaliśmy i wtedy zamiast jechać prosto do Barcelony, bo jest autostrada do Barcelony, po prostu się jedzie cały czas autostradą, to wpadłem na taki pomysł, ja chyba nie mówiłem tego żonie ani dzieciom wcześniej, a może byśmy tak sobie pojechali do Andory. Nie wiem, jak tam znacie tutaj mniej więcej tą geografię, ale to jest tak, że Andora to jest takie malutkie, najmniejsze chyba, jedno z najmniejszych, no może nie najmniejsze, ale jedno z najmniejszych państw w Europie. Tam się na narty jeździ zwykle. No w każdym razie byłoby dużo prościej pojechać do Barcelony prosto autostradą, ale myśmy sobie w Pireneje pojechali i po prostu skręciłem w prawo i pojechaliśmy serpentynami, pojechaliśmy. Pamiętam, że wszyscy byli zachwyceni. Dzieciaki z tyłu tam krzyczały, jakie są przepaści, bo tam jest niesamowite, że ona cały czas drżała, szczególnie jak przejeżdżaliśmy przez tunele, kilkokilometrowe tunele, to naprawdę było wyzwanie dla kogoś, kto niełatwo znosi nawet kilku stumetrowy tunel, a tam trzeba było, ale żeśmy się przemogli, pojechaliśmy do Andory. Jeszcze przy wjeździe z takich męskich wyzwań dowiedziałem się, że wyjeżdżamy z Unii Europejskiej. Nie miałem żadnego pojęcia, bo się nie przygotowałem do tego, tak? A moje ubezpieczenie samochodu nie obejmowało wyjazdu z Unii Europejskiej. No i teraz nikomu nie mówiłem, żona dowiedziała się o tym dopiero 3 tygodnie temu. Tak, no ja po prostu, no nikomu nic nie mówiłem, tylko zaryzykowałem i po prostu wjechaliśmy do Andory. Tam żeśmy sobie pozwiedzali i z powrotem do Unii wjechaliśmy z powrotem i jedziemy na drugą stronę Pirenejów, czyli do Katalonii, do Barcelony. I też oczywiście bardzo kręte drogi, bardzo fantastyczne, ale już zrobiła się noc. I pamiętam, że na pole namiotowe przyjechaliśmy o północy. Równo północ była, żeśmy przyjechali, pole namiotowe, wyzwanie, żeby rozbić namiot tak, żeby nie budzić tam sąsiadów, no bo wiecie, jak ktoś przyjeżdża o północy i próbuje teraz znaleźć różne rzeczy w samochodzie i tak dalej, no to jest wyzwanie, ale jakoś sprostaliśmy temu, nikt nam rano jakichś pretensji wielkich tutaj nie robił. W każdym razie, no dalsza droga, no to tylko przyjemności. Zobaczcie, tutaj kąpiel w zatoce, skakanie ze skał po prostu w lazurowe. Costa Brava jest fantastyczna, przepiękna. Jak ktoś był, no to po prostu wie, a jak nie był, to polecam. Było oczywiście zwiedzanie Barcelony, tak. Tutaj jak widzimy, tutaj Sagrada Familia, tak. Tam różne ogrody i różne rzeczy. Oczywiście wizyta na Camp Nou na meczu naszej ukochanej drużyny. Syn mnie zaraził taką miłością do Barcelony. Dzisiaj to połowa Polaków będzie tam z tym Lewandowskim już po prostu teraz wariować, ale to jest taka właśnie miłość i w każdym razie później nasza droga powrotna takim autostradą słońca, jak ktoś miał kiedyś okazję, gdzieś tam przez Niceę, później Monte Carlo, San Remo, później dalej do Szwajcarii i w końcu wylądowaliśmy w Niemczech na niemiecko-polskim weselu, bo taki właściwy był cel od początku, żeby pojechać na to wesele, no ale myśmy sobie zrobili taką właśnie drogę przez Europę, żeby nie było tak łatwo i żeby właśnie, no, tak trochę to było inaczej. To był taki szalony wyjazd, ale ja dzisiaj go wspominam tak po prostu wspaniale, cudownie, taka właśnie droga niesamowita. I wiecie, ta droga może być różna, to nie musi być taka podróż, tak? W sensie drogi. Każdy z nas przechodzi różne drogi związane, nie wiem, z edukacją. Przypomnijcie sobie, jak wyglądała wasza szkoła podstawowa, potem szkoła średnia, studia, może pierwsza praca, później może narzeczeństwo, małżeństwo, urodzenie się dzieci, jak to wszystko w waszym przypadku i jakie tam rzeczy się działy po drodze, jak to wyglądało. No i ta opowieść cała o tej drodze, no, służy temu, żeby przymierzyć się do tematu, którym zainspirował mnie John Eldridge. Pewnie niektórzy znają książkę Droga Dzikiego Serca. Jest kilka tutaj z tej serii, jest kilka książek. W każdym razie John postanowił podzielić drogę, życie mężczyzny na 6 takich etapów. Pierwszy etap to jest etap ukochanego syna, kowboja, jak widzicie, wojownika, kochanka, króla oraz wreszcie etap mędrca. I to jest oczywiście pewien umowny podział, jak każdy inny, możecie sobie wymyślać różne inne, ale wydaje się, że ja jestem przekonany, że on ma sens, że coś takiego przeżywamy. John pisze, że każdy z tych etapów to jest, no, 10 do 20 lat. To oczywiście to nie musi być nic ścisłego, ale w każdym razie każdy z tych etapów w ten sposób tutaj przez niego przechodzimy. I człowiek, każdy z nas, mężczyzn, tak,
próbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, ale to oczywiście dotyczy też pewnie małych dzieci, na etapie kochanego syna, czy jestem ważny. To znaczy, czy moi rodzice kochają mnie bezwarunkowo, czy obojętnie czego bym nie zrobił, to jestem dla nich oczkiem w głowie, że ja nie muszę się obawiać, że ktoś mnie odrzuci, że coś będzie po prostu nie tak i w tym momencie po prostu stracę miłość tych najbliższych, tych właśnie, którzy są ze mną. Więc ten etap służy temu, żeby sobie właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście. Małe dziecko, jak byłem mały, nie zadaje sobie takich pytań, to jest oczywiste, ale ono cały czas testuje, cały czas sprawdza, czy jesteśmy w pobliżu. Nawet jak się oddali, to patrzy, czy gdzieś tam mama, tata gdzieś są, czy po prostu jest to bezpieczeństwo. Chodzi o to, żeby w tym etapie przekonać się, że na pewno jestem kochaną osobą. Później trochę dorastamy, to jest mniej więcej tam 10 lat, powiedzmy, umownie jakoś przechodzi etap kowboja. Edith pisze o tym, że to jest też etap takiego pasterza, tak jak Dawid, biblijny, gdzieś wtedy zaczynamy sprawdzać, czy jestem kompletny. Pamiętacie opowieści, gdy on strzelał z procy, gdy pilnował stada owiec, to wówczas po prostu musiał się sprawdzić, musiał się po prostu wyćwiczyć i sprawdzić, jak to wszystko, czy potrafię biegać, czy potrafię rzucać, czy potrafię spędzić jakąś noc w lesie na przykład. Ja pamiętam swoją taką przygodę w harcerstwie. Tutaj dzisiaj żeśmy też rozmawiali o harcerstwie, tutaj byliśmy trochę o córkach, tutaj dzisiejszych solenizantów, tak? Okej, tam gdzieś tam z harcerstwem trochę zdradzę. No ale w każdym razie ja pamiętam te nocne warty, to było wyzwanie. To jest właśnie wtedy taki etap, kiedy próbujemy się sprawdzić, czy potrafimy. Czy potrafię jeździć na rowerze, na łyżwach, czy potrafię grać, wspiąć się. Trochę tam oczywiście zawsze trochę tam jeszcze krwi i obdartych tutaj gdzieś kolan się po drodze znajdzie, ale to jest ten etap. Potem przechodzimy do etapu wojownika, mniej więcej 20 lat. Wtedy młody mężczyzna idzie albo do wojska, albo wyjeżdża na misję, albo wyjeżdża daleko od rodziców, gdzieś tam sobie na studia, żeby sprawdzić, chce podbijać świat, marzy o tym, żeby być Batmanem, żeby po prostu wszystko to, co związane jest z takim właśnie życiem, żeby po prostu je przeżyć, czyli sobie chce odpowiedzieć na pytanie, czy ja potrafię, czy jestem zdolny do tego, aby takie rzeczy gdzieś przeżywać. Później następny etap, jak widzicie, to jest etap kochanka, czyli ofiarowanie siebie, ofiarowanie, albo to jest ofiarowanie tutaj kobiecie, albo może być to ofiarowanie dzieciom czy Bogu. W każdym razie też to jest umiłowanie piękna. No i wreszcie to, co jest właściwie sednem tego i to, dlaczego w ogóle to spotkanie poprosiłem was tutaj, czy odważyłem się tutaj wam zająć czas, to jest etap króla. Bo wydaje się, ja jestem o tym przekonany, ale też jakby pokazuje to doświadczenie, że my jako mężczyźni jesteśmy przygotowywani do tego, aby być głową rodziny. To jest właśnie etap króla, aby sprawować władzę nad innymi, właśnie opiekując się nimi, będąc po prostu przywódcą. I to jest coś, co jest po prostu bardzo, bardzo istotne, żeby służyć, ale służyć innym, bo można też służyć sobie. Można mieć tą władzę i wiele nieszczęść się dzieje w rodzinach, wiele w domach tutaj się dzieje tych właśnie nieszczęść, kiedy mężczyzna już ma tą władzę. Oczywiście tą władzę tutaj, zapraszamy, Izo. W każdym razie, gdy ona jest niewłaściwie sprawowana. No i wreszcie ostatni etap, wydaje się, że to ja jestem, ja już na tym etapie prawie, bo to około 60, tak, jest tam, etap mędrca, tak, mędrca, który no, chce się podzielić różnym doświadczeniem i to jest właśnie to trochę, taki etap, kiedy możemy wykorzystać, też jest to taki moment, Edith o tym pisze, że to jest też okazja, aby być, no żeby być dziadkiem, tak, ale czasami, żeby być też zastępcą ojca, którego może fizycznie nie ma już, albo nie było, albo coś tam się w życiu nie poukładało i dlatego warto, aby po prostu też spełniać taką rolę mentora, tak jak tutaj jest to po prostu określane, że mityczny tam Odyseusz, jak wyruszył pod Troję, to zostawił swojego syna Telemacha właśnie mentorowi i stąd mówi się o takim właśnie mentorstwie, o dzieleniu się doświadczeniem, o tym, żeby przekazywać te rzeczy i po prostu w ten sposób, że one funkcjonowały. I pozwólcie, że na podsumowanie
podsumowanie tego fragmentu, jeden przykład, tutaj kilka zdań z tej książki właśnie, o których pisze Eldridge, taki fragment z tej książki, kiedy no, zacytuję, tak? Mężczyzna nie może być królem, jeśli najpierw nie przeszedł wszystkich etapów męskiej wędrówki. Jak tam coś się pominie. Jeśli ciągnie, na przykład, pragnie być ukochanym synem, a nie przekonał się o tym, to będzie otaczał się zabawkami. Będzie wykorzystywał swoje wpływy, aby uzyskać aprobatę innych, a także unikał trudnych decyzji, pragnąc, by wszyscy go lubili. A to paraliżuje króla. Król nie może zadowalać wszystkich. Ja jako facet muszę podejmować trudne decyzje. Ja powiem wam, no dobra, to jak przeczytam, to jakby tu dalej dokończę teraz to, tak? Jeśli nigdy nie dane mu było być kowbojem, to będzie spędzał mnóstwo czasu w klubie, grając w golfa, biegając w maratonach, jeżdżąc na nartach czy na wycieczki lub kupi sobie sportowy samochód. Jeśli nigdy nie był wojownikiem, teraz będzie wyrażał swoją władzę w gniewie, czyniąc wiele szkody, aby samemu czuć się silnym, będzie walczył ze smokami, wszystko wyolbrzymiał, po prostu w taki sposób ruszy na wojnę. Nigdy nie będąc prawdziwym kochankiem, zdobędzie sobie żonę na pokaz albo znajdzie kochankę przez internet. Więc to, co chciałbym, żeby zostało wam tutaj, gdzieś może w pamięci ten obraz, to, że te etapy, jak któryś z tych etapów jest niedokończony, w jakiś sposób gdzieś po prostu się nie został przepracowany, te odpowiedzi nie były jednoznaczne, to się będzie odbijać w naszym życiu jako już dorosłych, jako mężczyzn, którzy po prostu gdzieś mają jakieś deficyty, może pewne rzeczy nie tak się tutaj udało tutaj zrobić i pewne rzeczy gdzieś można nadrobić. Ja muszę powiedzieć, że na tych naszych spotkaniach klubów Tato.net, gdzie my się spotykamy z mężczyznami, z ojcami, to są niesamowite historie, niesamowite zwierzenia ludzi, którzy nie przeszli dobrze etapu ukochanego syna. Opowiadają o tym, jak byli odtrąceni, jak nie byli kochani, tam się czasami alkoholizm pojawiał, tam się czasami znęcanie fizyczne, psychiczne. Natomiast dla mnie dobra informacja jest tak, bo ja miałem szczęśliwe dzieciństwo, od razu mówię, ja miałem fantastyczne, tu nie ma żadnych tutaj takich historii. Natomiast dla mnie to, że ci ludzie przychodzą na te spotkania, że się dzielą i chcą, mówią o tym, że chcą lepszymi ojcami być, to jest dowód, że te zaniedbania można przezwyciężyć. To nie jest tak, jak ktoś nie był tym kochanym synem i tutaj jakby to go nie wzmocniło, to już tym nic nie można zrobić. Oni są po prostu, to jest tylko nasz wybór, bądźmy tego świadomi, w ten sposób możemy do tego podchodzić i w ten sposób możemy dalej działać. I tak jak wspomniałem, wprawdzie te spotkania, no koncentrować będziemy się, ja tak siłą rzeczy, tak będę koncentrował głównie na męskich wyzwaniach i to jakby mówię, no z tymi mężczyznami, żeśmy to wspólnie jakby pracowywali, jednak jestem przekonany, no mam taką nadzieję, że będzie to też dla pań będzie to po prostu też pomocne, żeby zobaczyć, jakie my mamy rozterki, bo naprawdę męskie serce, męski duch jest inny niż kobiecy. Chociażby nie wiadomo, co opowiadać. Jak widzimy, nie gadaj tutaj, Piotr. Tak jest zupełnie inny. Dlatego zachęcam panie, żeby być, żeby też towarzyszyć mężom, żeby po prostu rozumieć, że jesteśmy inni. Ja powiem taką anegdotę, pewnie niektórzy słyszeli, jak czym się właśnie to różni. No jak mama mówi do pilota, do swojego syna, pilota odrzutowca, tak? Synu, tylko lataj wolno i nisko i powoli. Tak, więc no to jest spojrzenie kobiety, bo po prostu no tak sobie wyobraża, a facet 20-paroletni myśli o tym, żeby być po prostu Mavericksem, żeby w Top Gun po prostu zasiąść za maszynę i właśnie jak najbardziej niebezpiecznie zbliżyć się, gdzieś tam odwracać, robić fikołki. To jest, czyli i nisko, i szybko, i niebezpiecznie, i w ten sposób. I teraz pozwólcie, że zanim przejdziemy do kochanego syna, do tego, jak sobie z tym poradzić, to powiemy sobie trochę o duchu. Ja powiem wam, że temat ducha, duszy, ciała męczy mnie od bardzo dawna też. I szukałem ostatnio no, różnych opracowań, próbowałem sobie z tym jakoś poradzić, czym właściwie jest ten duch.
tak? Wiemy, Duch Boży, Duch Święty, to jakby rozumiemy. Natomiast no ja spróbuję wam tutaj to pokazać, moje rozumienie. To nie jest nic, co uważam, że to jest tak musi być, ale tak to rozumiem, bo moim zdaniem to o to chodzi, o to Bogu chodzi, żeby naszego ducha dojrzałego doprowadzić do wieczności. Ale najpierw takie dwa cytaty, oczywiście ich może być bardzo, bardzo dużo, żeby pokazać, że w ogóle jest taki podział na ducha, duszę i ciało. Mamy w liście do Tesaloniczan 1:5-23. Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana Jezusa. Czyli wyraźnie mamy, że jest podział na te trzy sfery, trzy elementy. To samo w liście do Hebrajczyków 4:12 czytamy. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawów szpiku. Czyli zobaczcie, można rozdzielić duszę i ducha. To znaczy, że to są różne rzeczy. My najczęściej w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, natomiast wydaje się, że to jest kluczowa rzecz, żeby też tutaj z tym się zmagać. I teraz to, co udało mi się znaleźć, jeżeli, no bo tak, z ciałem to nie mamy problemu, tak? Jakby każdy rozumie. Natomiast jeżeli chodzi o tą różnicę między duszą i duchem, no to najpierw Greka, tak, mamy dusza, no to jest psychi, czyli tak, stąd jest psychika, stąd jest psychologia, tak się wzięła, tak, albo łacińska anima, natomiast duch to jest pneuma, tak, albo spiritus sanctus, tutaj o, to w tym Duch Święty, prawda, to po łacinie tutaj prezbiter Adam, o, tak, to myślę, że tutaj, bo proszę mnie poprawić, czy coś tam pomyliłem. W każdym razie, To, co jest ciekawe, to, że podobno kiedyś w języku polskim było takie słowo, określenie jak duszewny. Dzisiaj już tego nikt nie używa, ale było w staropolskim języku duszewny. I to oznaczało ziemski, a duchowy to niebiański. I tutaj zobaczcie, takie wybrałem sobie przykłady określeń, które odnosimy do duszy. Dusza może być wielka, rogata, zdeptana, rozradowana, chora, ale może być też dusza towarzystwa, bratnia, można się przed kimś odkryć swoją duszę, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ducha, tą część niebiańską, tą pneumę, to tchnienie, to mówimy o tym, że jest duch czasu, epoki, narodu, postępu, wolności, demokracji, prawdy. Pogodny może być, mroczny może być. Dodawać komuś ducha, oddawać ducha, czyli umrzeć, tak? Młody duchem duch może wstąpić w kogoś. Czyli one są oczywiście bardzo zbliżone. Zbliżone, dlatego mamy z tym kłopot, bo to są byty duchowe. Ale jak w poprzednim slajdzie widzieliśmy, one są wyraźnie rozdzielone. To jest coś innego. I teraz tutaj taka moja propozycja tego, że ja sobie muszę to poukładać, ale to tak większość wykładów, jakie robię, to po to, żeby najpierw samemu coś zrozumieć. I ja zaproponowałem na taki podział, o którym często mówimy, na wszystkich konferencjach mówimy, tak? Ciało, dusza, duch, tak? Czy dusza, duch, ciało, to jakby kolejność tutaj w ten sposób. No i każdy rozumie, że ciało to są zmysły, tak? Nasze zmysły, powonienia wzroku i po prostu dotyku, to jest generalnie ruch. Ciało jest po to, żebyśmy się ruszali, tak? I dusza to jest inaczej serce. Kiedyś uważano, że to, co my dzisiaj wiemy o tym, że w mózgu zachodzą różne procesy myślowe, to kiedyś utożsamiano to z sercem, więc jak w Biblii czytamy o sercu, to tak naprawdę chodzi po prostu o duszę, tak? Że to jest ta nasza, to jest ta psychi, to jest właśnie dzisiaj to tak rozumiemy, ale to jest wiedza, to jest to, co potrafię, to są moje pragnienia, to są moje no, grzeszne pragnienia albo dobre i tak dalej. Natomiast duch, czyli ta pneuma, czyli ten spiritus, tak? Albo rua po hebrajsku, tak, to jest mądrość, to są wartości. Tak to można tu zobaczyć. Więc zobaczcie, czym się różni wiedza od mądrości. Jest oczywiście wiele różnych definicji, ale mi najbardziej się podoba taka, która mówi o tym, że mądrość to jest zastosowanie wiedzy w praktyce. Można mieć ogromną wiedzę i być zwiedzonym, i nic z tego nie mieć, i nie być życiowo poukładanym. Można nie podejmować dobrych decyzji. Czyli mówiąc inaczej, na samym szczycie mamy właśnie te rzeczy, które dotyczą właśnie wartości, dotyczą mądrości. O tym będziemy mówić na trzecim spotkaniu. To chciałbym tam się trochę skupić. Ale teraz to jeszcze chciałem jedną rzecz pokazać. Zobaczcie, tak się zastanawiałem. Na czym Bogu zależy? Tak. Czy Bogu zależy na tym, jaka będzie kondycja mojego ciała
Na końcu, jak już no, będę, że tak powiem, już ostatni tutaj na tym świecie. No myślę, że nie, no bo każdy rozumie, ja już dzisiaj to już wiem, już kolano nie takie, tutaj wszystko inne i jak będę miał 80 lat, jak Bóg da, dożyję, no to ta moja kondycja ciała oczywiście będzie dosyć słaba i Panu Bogu naprawdę na tym nie zależy, nie wiem, czy dożyję. Czy Panu Bogu zależy na mojej duszy, czyli na moich pragnieniach, takim, jakim jestem, czy jest, jaki mam temperament? No też nie, przecież Bóg mnie takim stworzył. Czy jestem ekstrawertykiem, introwertykiem, czy mam wysoki, niski próg reakcji, czy potrafię różne rzeczy zrobić. Natomiast na czym Bogu zależy? I to jest właśnie po to tutaj, to opowiadam o tym duchu, tak? Bogu zależy na moim charakterze. To znaczy, co ja zabiorę do wieczności. Nawet są takie teorie, że w tysiącletnim królestwie, jak Jezus przyjdzie ponownie, będzie potrzebował pomocników, zarządców. Ludzi, którzy będą prawego serca, będą właśnie mieli odpowiedni charakter. I myślę, że sednem tego, do czego dążymy na tej drodze, do czego mężczyzna jest przeznaczony, zresztą kobieta też, ale to jest jego charakter. To jest to, żeby ten charakter był jak najszlachetniejszy, jak najlepszy, żeby... Przecież Bogu nie zależy na wiedzy, on ma większą wiedzę niż ja, tak jak wszyscy razem mamy. Bogu zależy na naszych wartościach, mądrości, na naszym duchu. Dlatego mój duch będzie z Duchem Bożym rozmawiać i tyle. Więc nie wiem, czy to trochę wam poukładało. Ja jeszcze jestem daleko do tego, żeby to zrozumieć, bo jak mówię wam, dużo czytałem na ten temat tutaj ducha i duszy i tam jest to też, nie ma łatwych tutaj analogii, ale do tego chciałem was tutaj sprowadzić i tu jakby to pokazać, więc na tym chciałem się tutaj skupić. I teraz wracamy do ojcostwa. Wracamy do ojcostwa, do tego... No z tego ukochanego syna, tego etapu, który związany jest z byciem tym właśnie ukochanym synem. I mam dobrą wiadomość. Mam tutaj, dostałem do ręki kiedyś badania przeprowadzone w ramach tam Tato.net, takie badania naukowe dotyczące tego, jak ojcostwo wpływa na szczęście mężczyzn. I jakby ktoś chciał sobie, to można sobie przejrzeć. Tutaj są wyniki na tym slajdzie. I wniosek jest taki, że im wyższe zaangażowanie mężczyzn w ojcostwo, tym większy odczuwalny dobrostan. Mówiąc inaczej, im mężczyzna więcej przebywa z dzieckiem, stara się, dba, opiekuje się żoną, opiekuje się domem, tym jest szczęśliwszy. Niesamowite, bo powiem wam, że większość rzeczy to jest sprzężenie ujemne, a tu jest dodatnie sprzężenie zwrotne. To znaczy, im większe jest moje zaangażowanie, to na niebiesko, im więcej ja jako facet robię tych rzeczy, to są badania, to jest fragment pracy doktorskiej dr Katarzyny Watz. Ona zbadała, że im więcej jest tych rzeczy po lewej stronie, tym ja jestem szczęśliwszy. No fantastycznie, no właśnie o to chodzi. Czyli mówiąc inaczej, że ojcostwo jest sposobem na szczęście mężczyzn. Jeżeli mężczyzna chce być szczęśliwy, to ma być dobrym ojcem. A żeby być dobrym ojcem, też musi być dobrym mężem. To pamiętajcie, tutaj to jest tutaj. I zobaczcie, jakie tam rzeczy wyszły w tych badaniach, tak? Bo to były badania w 2018 roku, tak? No, tak, były robione. Czyli na przykład pogłębiona refleksja rodzicielska. Czy w ogóle rozmyślamy, bo to mężczyźni byli badani, tak? Mężczyźni by tam byli badani, już nie pamiętam ilu, ale można sprawdzić. W każdym razie oni byli badani, czy w ogóle myślą o rodzicielstwie. Jeżeli to jest coś, co nie jest trywialne, to jest właśnie ten czynnik zaangażowania. Osobiste znaczenie. Czy dla mnie bycie ojcem ma znaczenie. Czy to jest kłopot, czy to jest ucieczka, czy to jest coś, co ja nie chcę tego mieć, może załatwmy to inaczej. Poszukiwanie informacji na temat tego, jak być lepszym ojcem, jak wychowywać. Ja miałem taki okres, że Dobsonem się zaczytywałem, po prostu uwielbiałem po prostu, żeby jak ja mam to dziecko wychować, jak mam pomóc żonie, mleko zimne czy ciepłe, kłaść na brzuchu czy na boku, no po prostu wariactwo było, tak? Ja po prostu się zaczytywałem wtedy. Aktywne uczestnictwo, tak, w życiu dziecka, poruszenie emocjonalne, no czy ja tutaj, tu wszyscy są poruszeni, jak te dzieciaki tu biegają, to my wszyscy. Czas dla dziecka, pozytywne emocje i zainteresowanie życiem dziecka. Czy ja wiem, co się dzieje w życiu mojego dziecka? Więc te wszystkie rzeczy po lewej stronie, to niebiesko określone jako zaangażowanie rodzicielskie, to no widzimy, no to coś trzeba zrobić, tak? Trzeba trochę dać, ale później jest fantastycznie, bo jest nagroda. Odczuwamy dobrostan psychiczny. To się nazywa eudaimonia. To będziemy jutro o tym mówić trochę, czyli taki właśnie pozytywny duch, takie właśnie odczuwanie szczęścia, ale takiego szczęścia lepszego. Więc tu zobaczcie, co potem się dzieje. Mamy pozytywne relacje z innymi, mamy cel w życiu, z dobrą samoakceptację i zaradność, odwagę, otwartość na nowe doświadczenia. To są skutki. Jesteś lepszym ojcem,
masz więcej szczęścia i różne rzeczy się przenoszą do twojej strefy tutaj tego komfortu i bycia po prostu szczęśliwym. I to jest bardzo dobra informacja. I teraz wychowanie czy chowanie. To jest od mojej żony tutaj zaczerpnąłem, ponieważ ona pracuje z rodzinami niepełnymi, dysfunkcyjnymi i pozwoliła mi tutaj po prostu to przedstawić. I ona wtedy tłumaczy, czy wy chcecie chować dzieci, czy wychować. Bo chować można kury. Tak? Można kury. A dzieci trzeba wychowywać. I teraz tak, żeby chować kury, to wystarczy je tam karmić, poić, tam zabezpieczyć przed, że tak powiem, deszczem i to wszystko wystarczy. Tak? Po prostu te podstawowe rzeczy. Natomiast wychowanie dzieci jest to proces, który wymaga zaangażowania, wymaga planu, wymaga po prostu bycia tu i teraz, bycia dobrym ojcem, dobrym rodzicem, więc to są różne inne rzeczy, więc to w ten sposób chciałbym, żebyśmy do tego odnieśli się i na ten temat tak pomyśleli. Więc to jest jakby pierwsza część, wstęp. I teraz żyjecie? Żyjecie. Chciałem was zaprosić, ponieważ tak sobie wymyśliłem, tu zresztą z moją żoną, że chcielibyśmy, aby to nie było tylko słuchanie, tak? Żeby to nie było tak, że tylko słuchamy. Więc teraz ja poproszę może, zrobimy sobie takie małe ćwiczenie, dobra? Tutaj tak wiecie sobie, mam 50 sztuk tego, więc nie wiem, ile tam wystarczy, więc może tak jedno na parę, czy jakoś tutaj sobie zobaczcie. To jest historia dwóch ojców. Ja może poproszę tutaj, żeby to jakoś tak puścić. Tak się podzielcie się tak na dwie osoby, dobrze? Bo tutaj pewnie więcej nie będzie. I to jest historia, która oczywiście jest pewne studium przypadku takim no, przygotowanym, a to jest historia dwóch ojców i matki i córki, Justyny oraz Elżbiety. I poproszę, żebyście teraz to przeczytali, jak to wyglądało z Justyną, z jej ojcem Waldemarem. I tak, to jest do poczytania. Później są tutaj też pytania i prośba, żeby na nie też odpowiedzieć. Tak. Dobra. Niektórzy mają długopisy. Jak ktoś nie ma długopisu, to ja pożyję tutaj użyczę, bo się przydadzą. Aż ty, kurczę, jutro do oddania. No Boże, po trzecim wykładzie wam dam. Tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Na razie do zwrotu, po trzecim wykładzie można sobie, jak ktoś nie ma. O, Wojt, trzymajcie. Już mnie pytają, czy do zwrotu. Wylinuś, weź tam. O, tu proszę. Dobra. O, ale... O, tutaj niektórzy mają. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. A, tu taka fajna loża. Proszę bardzo. Dobra. Ale na razie do zwrotu po trzech dniach można się tego, nie? Proszę bardzo. No bo tam są pytania. Janku, okulary to chyba ciężko. Dobra. Ja ci to dam. Tak, masz. A, tylko teraz zabrałem, dobra. Też Wiesiek. Jedno potrzebuję. No, sorry. Na chwilę mogę wam tutaj dać, no. Na chwilę. Tak. I taka prośba, tam są dwa pytania z podpunktami. To dosłownie tak na chwilę, jakbyście zechcieli. Najważniejsze rzeczy, które wam utkwiły, jeżeli chodzi o Elżbietę i...
i Justynę. Jak ktoś przeczytał, to prośba, żeby no, krótko odpowiedzieć na te pytania tutaj, o te dwie sytuacje, jakbyście mogli tam je sobie zapisać, tak żeby jeszcze, dajmy sobie 4-5 minut na to. Dobra. Dziękuję. Dobrze. Kochani, ponieważ to miał być tylko taki zaczyn, więc tutaj nie będziemy tego kontynuować, tak jakbyśmy to robili gdzieś tam, że tak powiem, w małych grupach. Natomiast ja chciałem powiedzieć tak, to oczywiście jest historia nie do końca taka autentyczna, tak? Tam zawsze są zmienione imiona, ta historia troszeczkę jest przerobiona. Natomiast czy coś takiego mogło się wydarzyć w życiu? Widzicie? Tak, to jest tam na pewno takie sytuacje, gdzie się zdarzają, nie literalnie, bo to zawsze w takich studiach przypadków się to niedokładnie tutaj, że tak powiem, to opisuje. Ale jakby najkrócej powiedzieć, jak wychowanie tej Justyny przez ojca Waldemara, jakbyście je określili, co tam no, nie ukrywajmy, szwankowało, to co wam przychodzi tutaj jako pierwsze skojarzenie tutaj w tej historii pierwszej, gdzie ojciec nie był ojcem. Okej, co to znaczy? Sędzią porównywał z koleżanką, tak? Powiedzcie, czy... No, super, okej, nie był wzorem męskości. Coś na temat wyglądu, na temat twarzy. Myślicie, że to byłoby ważne dla tej dziewczyny usłyszeć takie destrukcyjne, prawda? O tym trądziku, o tych rzeczy, tak jest. No i jakie skutki tego były, no? Okej, okay, złe decyzje. Znalazła po prostu pierwszą osobę, która była namiastką ojca, tak? Więc ona... Dziękujemy bardzo. Cześć. W każdym razie, no jest to na pewno taki skrajny przypadek tego, że ktoś nie czuł się kochany. Tu mówiliśmy o kochanym synu, tu jest córka, ale widzimy ewidentnie, że te jej potrzeby nie były zaspokojone no w taki no skrajny, prosty, tutaj w takim ujęciu tutaj sposób. Natomiast jak wyglądało dzieciństwo i młodość Elżbiety tutaj i tego ojczyma Jerzego? To co byście tutaj powiedzieli? Co wam zostało takich rzeczy? O tej drugiej. Jeszcze raz. Powinienem to spisywać, ale nie mamy trochę czasu na to. Powiedzcie, no jak, no? Miłość, tak jest. Postawa braci dawała jej poczucie bezpieczeństwa. Czuła się, czy ona musiała szukać akceptacji, przytulania, tego, że inni mężczyźni w jakiś sposób... Tak jest. No, tak jest. Zaspokojone. Jaki to miał wpływ na jej samoocenę? No przeogromny. Tak jest. Kochani, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak powierzchownie przez to przeszliśmy, ale chciałbym, żeby to był taki trochę pretekst, ponieważ no, ja słyszałem już różne historie właśnie o tym, jak postawa, szczególnie ojca, bo matka generalnie jakoś to miłość daje, ale ta postawa
ojca jest po prostu kluczowa do tego, żeby później nie szukać pierwszego lepszego, żeby potem nie pisać do więzienia tam gdzieś po prostu jakichś listów miłosnych do kogoś, kogo się nie widziało, tylko dlatego, że ten ktoś potrafi po prostu ładnie odpowiadać, zapewniać różne rzeczy i potem to się kończy po prostu tragicznie. Więc to jest tak w ten sposób to robione. I teraz jak można takim ukochanym synem być i co jest istotne? To oczywiście nie jest wszystko, żeby zapewniać dziecko o tym, że jest ważne. Kontakt wzrokowy. Istotny? Wiecie, jak byście się czuli, jak ja bym do was tak mówił cały czas? O, tutaj wiecie co, to są ważne rzeczy tutaj. No w ogóle to dla mnie jesteście tacy ważni, że nie wiem, nie? Okej, okay. No. Okej, okay. Dobra. Nie będziemy tego ciągnąć, ale dziesiątki ćwiczeń są takich, gdzie się po prostu tego nie robi. Więc jeżeli rozmawiamy z dzieckiem, a uważajmy na jedną rzecz. My jesteśmy tacy, nie? Tam niektórzy to nawet, ja na niektórych muszę tutaj patrzeć. Więc spróbujmy to po prostu też kontakt wzrokowy, żeby dziecko nie musiało na nas patrzeć po prostu jak na jakieś drzewo nie wiadomo kogo. Kontakt fizyczny, tak? Szczególnie to jest ważne podobno dla córek. Żeby miały bezpieczne, żeby nie kojarzyły później, nie szukały tego kontaktu, który był wykorzystywany w sposób taki niewłaściwy, po prostu seksualny, tak? Poświęcenie wyłącznej uwagi, tak? Pozytywne uwagi, takie właśnie rzeczy, akceptacja emocji różnych, nie krytykowanie. My jesteśmy emocjonalni, każdy z nas. Ja myślę, że dojrzałość charakteru polega na tym, że ja już nie reaguję tak jak mam mój temperament, że reagowałem po prostu tak byle jak i po prostu od razu złością. Tylko jako dojrzały to właśnie na tym polega, że ją kształtuję, tak? Pozwalanie też na swobodę, tak? Na swobodę, ale też stawianie granic. Dzieci potrzebują tutaj tego właśnie, tych stawianych granic. Ale przedostatni tutaj bullet, jak widzimy, taki ten punkt. Bycie samemu szczęśliwym. Czy to jest ważne, żeby dzieci nas widziały szczęśliwych? No, to jest przeogromne. Jak one widzą, że tata jest zmęczony, zestresowany, nieszczęśliwy, jeszcze narzeka na szefa, na cały świat, narzeka na... Już nie chcę tam podawać nazwisk polityków, ale w każdym razie, to wszystko oni przenikają to, tak? I zobaczcie, i również kochanie matki dziecka. Jednym z filarów Tato.net jest to, aby kochać matkę swojego dziecka. Jeżeli kochamy matkę swojego dziecka, naszą żonę, tak? Żonę, tak? Nie zawsze to jest żona, to jest przeogromny, ma to wpływ na naszych synów. I teraz... To tak bardzo, bardzo skrótowo, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz tutaj wrzucić, taki jeden temat związany z czymś, co też wszyscy już znają. Powiem wam, że myślę, że 5 języków miłości. Kto słyszał o 5 językach miłości? A, w ogóle, nie ma takich, co nie słyszeli, tak? Gary Chapman, fantastyczny pomysł. On tylko właśnie to zainicjował i po prostu opisał 5 języków miłości. Natomiast chciałbym, żebyśmy z tego wyciągnęli jakiś pozytywny wniosek, tak? Nie będziemy teraz tutaj jakby się w to zagłębiać, ale to są między innymi tak, słowa, wspólny czas, przyjmowanie podarunków, pomaganie, czy tam drobne przysługi oraz dotyk fizyczny. Podobno, i to już nie Chapman, to już następni, którzy to po prostu jakby zaczynali to stosować, mówią, że każdy z nas ma 2 języki miłości. Każdy z nas ma 2. Jeden jest oczywiście bardziej dominujący. W różnych testach to mi tam wychodziło, że mam na jednym mam 20, na drugim 18 punktów na przykład, a innych 0, nie? To tak mi się zdarzało. Możecie sobie takie testy porobić, są to za darmo nawet w internecie. W każdym razie słowa to komplementy, pochwały, docenianie, tak, zachęta do działania, czas wspólnie spędzony sam na sam, bez rozpraszaczy, bez telewizora, bez pilota, skupienie uwagi na 2 ludzi między sobą, tak? Przyjmowanie podarunków, to szczególnie zrobione własnoręcznie, to podarunki nie muszą być drogie. Dla kogoś, kto potrzebuje podarunki, ja podam wam przykład, mam nadzieję, że to jest nagrywane, ale trudno. Nasza córka to jest przykład właśnie tego, kto uwielbia podarunki. Jak ja jeździłem gdziekolwiek, a dużo jeździłem po Polsce, jak pracowałem jako trener, to musiałem zawsze coś jej przywieźć. Ja czasami jadę z powrotem, gdzieś pamiętam, kiedyś taka podróż, jechałem z Kołobrzegu, dzwonię do domu, a córka mówi, a tato, a przywieziesz mi piasku z nadmorza? Wiecie co, ja gdzieś już prawie już tam jestem na wylocie, teraz gdzie ten piasek z tego morza? Ja nie mam w co to włożyć. Ale poszedłem, ona się po prostu cieszy z tego piasku z nadmorza. Przywiozłem, bo ja o niej pamiętam. Naprawdę drobne rzeczy. Ja już nie mówię o kwiatkach, o takich rzeczach, ale tak jest. Drobne przysługi, szczególnie w rzeczach, których się nie lubi. Jak ktoś nie lubi sprzątać, zmywać, obierać ziemniaków, to wtedy pomóżmy, tak? Czy dotyk fizyczny, pogłaskanie, przytulanie, pocałunek, masaż pleców, stóp. To, co ktoś bardzo, bardzo lubi. I teraz, jak mamy gdzieś 5,
to zawsze się nam pojawia tutaj piątka, tak, heja, albo jak tam inaczej. No i tutaj zobaczmy rzeczy, które robić, tak, czyli jeżeli chodzi o słowa, komplementy, motywujące zwroty, ale nie robić, nie krytykować, ostre słowa zabijają, tak. Jeżeli chodzi o czas, robienie różnych rzeczy razem, a przeciwieństwo tego to izolowanie się, tak, prezenty, niespodzianki, albo zapominanie na przykład o ważnych datach. Dla kogoś, dla kogo prezent jest ważnym językiem miłości, zapomnienie o imieninach, o urodzinach, o, nie wiem, rocznicy czegoś, to jest, dla niego to jest, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Ja bym w ogóle nie pamiętał dacie swojego ślubu, gdyby nie była w dniu moich urodzin, nie? Tak mi żona ułatwiła, to no. Pomoc, wyręczanie w obowiązkach, drobne przysługi, niesprawiedliwe. Ona to wymyśliła, tak. Ona jest wymyśliła, ma mądrą żonę. Ona w moje urodziny, żeby Robert, żebyś ty już się nigdy nie pomylił, tak? Tak jest. I mam. Dotyk, przytulanie, głaskanie albo coś przeciwnego, unikanie właśnie kontaktu fizycznego, przekraczanie granic. No. I teraz tak, zobaczmy. Te pięć języków, tak? Mamy przekazywać miłość tym ukochanym dzieciom, ukochanemu synowi. Tutaj to jest coś, co jest tutaj dla nas bardzo istotne. I teraz robię rzecz karkołomną. Nigdy tego nie powinienem robić jako trener, ale tyle czasu mam, żeby zrobić jeszcze jedno ćwiczenie, to jest karkołomne w tym sensie, no, ale to zrobimy, bo tak tutaj to było, że tak powiem, postanowiłem, żeby zrobić również, tylko teraz, żebym tutaj nie spalił, gdzie mam te, otóż mam, dobrze, Ewelinko, poproszę. Ćwiczenie dotyczące pięciu języków miłości. Długopisy już macie, to już nie muszę nic robić. I teraz ćwiczenie polega na tym, żeby zastanowić się, wpisać tu imię dziecka przy każdym z tych języków miłości. Jak ktoś nie ma dzieci, no to sobie tam wpisze siebie, tak? Ale generalnie prośba, żeby wpisać tam dzieci i zobaczyć, które z języków miłości, które dziecko jest dla niej dominujące, tak? Tutaj, można tam podać dalej, proszę bardzo. Proszę, o, niektórzy mają tych dzieci tyle, że będą mieli więcej niż jedno. O, tu jest już w ogóle. Tu na pewno wszystkie się zdarzą, tak? Proszę bardzo, jakbyś chciała. Dobra? Okej. Okay. Tam jeszcze? Dobra. No, czyli tak, pierwsze zadanie, określmy, tak, co ma największe znaczenie. Myślałeś, że nie będą mieć zadania, tak? Cwaniaki, teraz mam więcej. Dobra. Tak, oczywiście. Dobra, czyli pierwsze to jest, trzeba się zastanowić, co moje dziecko lubi, czy lubi, żeby je przytulać, czy lubi, żeby dawać prezenty, razem pracować, jakąś pomoc, różne rzeczy. Pomyślmy, co jest ważne dla naszego dziecka. Natomiast... Dobra. Wydinko, porozdawaj po jednej karteczce, dobra? Każdemu po jednej, no. Natomiast druga część jest ważniejsza, tak? Co zrobię w najbliższym tygodniu, żeby ten język miłości mojemu jednemu z dzieci, no każdemu coś, żeby je zaspokoić właśnie. Co? Łatwe, trudne? To wpisujcie. I teraz, a teraz wymyślcie, co tam zrobicie. Tak jest. Dzięki za słowa zachęty. Okej.
Tak jest, kochani. I teraz uwaga, uwaga. Każdy powinien dostać również żółtą jedną czy dwie karteczki. Bla, bla, bla. Albo będzie potrzebował więcej. Dobra, jak piszecie. Z prośbą, aby na tej karteczce napisać przykład tego, co zrobić. Nie musisz napisać imienia czy tak dalej, tylko po prostu jakiś pomysł dla innych rodziców, żeby tam przylepić na kartce, co zrobicie w najbliższym tygodniu, żeby zaspokoić jakiś przykładowy język miłości jakiegoś dziecka. To, co wpisałyście. Także, o, zapraszam, za ciężko. A, nie macie w ogóle. To poczekaj. No. Cyk, 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 cyk. Nie piszą, ale wymyślcie coś. Tak jest. O, Karol już jako pierwszy, więc zachęcam, żeby do danego... O, gdzieś tam przylepić. Czy do słowa, czy do... O. No dobrze, to oczywiście... Oczywiście tutaj, nie chcę powiedzieć pani nauczycielka, ale dobra, zwróciła uwagę, że możecie nie zrobić tego w najbliższym tygodniu, to jest oczywiście umownie, tak? W najbliższym czasie, ale zadzwonić można. O, więc poproszę odważnych, żeby tutaj na tą naszą rękę wpisać pomysły, co można robić, aby zaspokajać miłość naszych pociech, naszych dzieci. To można też odnieść do małżonka, jakby ktoś bardzo chciał. Więc można też zaspokajać tu różne, tak. O, poprosimy. Okej. O, dziękuję bardzo. Jakby tam jeszcze paru odważnych. Co tam macie? Tak, co zrobić konkretnie najlepiej? To takie trochę coachingowe zobowiązanie, nie? Jak już się napisze i przylepi, to wtedy... O, proszę, proszę, proszę bardzo. Mhm. O. Wyłączenie słupa. No jeszcze zapraszam kogoś, to jeszcze zechce, oczywiście, to jest wszystko dla chętnych, to jest, dziękuję bardzo, a to jest w dobre miejsce przylepiliśmy? Bo to, no nie no, tu są słowa, tu są, tu jest czas, prezenty, aha, nie wytłumaczyłem tego, a sorry, przepraszam najmocniej, wydawało mi się oczywiste, ale to jest mój błąd, no, oczywiście przylepiamy w dobre miejsce, tak? Tam, gdzie są, jest pomoc, tam, gdzie jest dotyk, to dotyk. Tak, 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 żeby... Tak, może być. Może być, no wiesz, to jest umownie, tak? Chodzi bardziej o taki pretekst, żebyście pomyśleli, co można w najbliższym czasie zrobić dobrego dla naszych tutaj milusińskich, tak. Dobra, okej. Okay. To może tak. O, tu jeszcze Wieśka poprosimy. Ja tak pozwólcie, przeczytam to niektóre. Jak ktoś będzie chciał później sobie, bo to będzie wisiało tutaj, później się zainspirować, może coś dolepić, to będzie można jeszcze, jakby ktoś potrzebował kartki, tak najbardziej. Ja pozwólcie, że przeczytam w kategorii dotyku. Masaż. Drapać po pleckach. Łaskotki. Codziennie przytulę. O, ciężko do zrobienia. A fajne jest? A, no widzicie, dobra. Kupię, teraz prezent, pomoc. A to pomoc, to jest prezent tutaj, dobra. Wymiana
żarówki jakieś w samochodzie. Okej, okay, pomoc. Wymiana żarówki w samochodzie. Tak, ja muszę wymienić też lampę w samochodzie mojej żony, bo kupiłem od Anglika i się okazuje, że wsteczny nie działa tam, nie? Okej, okay. Dobra, teraz prezenty. Podrzucę karteczki z miłym słowem. Zrobię śmiadanko. Nad jeziorem coś, to co? Przymierz próżek nad jeziorem. No i sorry. Kupić żonie kwiaty wspólnie. Dobra. Obiad wspólny na koncert. Teraz, jeżeli chodzi o czas, wspólna gra w siatkówkę, bilety do teatru, pójdę z córką do kina, wspólny posiłek. O, popływać razem, potem poczytać książkę, pochwalić córkę. Super. Nauka jazdy samochodem. O, kurczę. Wspólny wyjazd w góry. Pójdę z córką na wycieczkę. Same córki mamy tutaj. Zadzwonię i dobra, teraz słowo dobre. Powiem, jak ważni są dla mnie. Dziękować za pomoc, mówić, jak jest ważna, tak. Życzenia imieninowe regularnie, dowiadywać się, co u niej i chwalić ją za wszystkie tego typu rzeczy. Bardzo trudne to jest do zrobienia? A trzeba do napisania? Nie. Tak. No, widzicie, to nie jest trudne, ale trzeba sobie trochę tak przypominać. Trzeba trochę po prostu przypominać, to są proste rzeczy, każdy o nich wie. I powiem tak, wydaje się, że dopóki ci nasi dzieciaki, już kończymy powoli, ale jeszcze będzie jedna rzecz, to na początku, jak takie dzieci są takie małe, to my nie mamy problemu z okazywaniem miłości. Takiego dwulatka, trzylatka tutaj po prostu nawet dla obcego byśmy je tam schrupali, nie? Tak tu latają, to każdy, kurczę, zaraz tyle matek i ojców mają te dzieciaki, że to głowa boli. Natomiast jak już jest nastolatkiem, jak zaczyna pyskować, a moje dzieci zaczęły w wieku lat 12 pyskować, to już jest trochę gorzej, nie? Wybitne, tak jest. W każdym razie powiem tak, czy warto to w ogóle robić? Pozwoliłem sobie tutaj zamieścić zdjęcie mojego syna z córką, tak, to no, z naszą wnuczką. Ja miałem kiedyś takiego fioła na punkcie czytania książek, bo sobie tak uzdrałem sobie, powiedziałem, że świat nauczy go internetu, ale czytania książek może niekoniecznie. W związku z tym czytanie książek codziennie na zmiany i tak dalej. To nie jest ustawiane zdjęcie. Oni po prostu nam przysłali, jak mój syn teraz to samo robi ze swoją córką. Więc dla mnie to jest pociecha. Tak, właśnie warto to robić. Tak, kurczę, róbcie, bo to się właśnie tak przenosi i te rzeczy po prostu zostają i w ten sposób to gdzieś tam się to po prostu będzie dalej przenosić na różne inne rzeczy. My potrzebujemy, aby naszym dzieciom zapewnić dwie rzeczy, które są sprzeczne. Z jednej strony korzenie, a z drugiej strony skrzydła. Czyli potrzebujemy, żeby były ugruntowane, żeby miały zasady, żeby miały to, co po prostu, żeby miały gdzie wracać, żeby wiedziały, gdzie jest tutaj sedno tego rodziny, wiary i tak dalej. A z drugiej strony potrzebujemy wolność. Łatwo te dwie rzeczy? Nie, to nie jest łatwe. Powiem wam tak na koniec tutaj taką historię, która na spotkaniu takim forum Tato.net w czerwcu zapytałem jedną osobę, powiedz mi, jaka to jest dla ciebie metafora wychowania? Bo ja trochę tak zbieram takich, chodzę tak trochę ludzi męczę i tam pytam o takie różne rzeczy, o ojcostwo, o takie rzeczy. On mówi, wiesz co? Dla mnie to jest rwąca rzeka z dobrze ugruntowanymi brzegami. Trochę mnie to zaciekawiło, więc myśmy tak przy obiedzie, tak się tak, mówię, abyśmy mógł to tak rozwinąć. Mówi, wiesz co? Mamy taką historię, że mieliśmy adoptowane dziecko. Z domu dziecka, po prostu chłopca, który miał bardzo, chyba ma jeszcze, bo to jest jakby, ale w tamtym czasie miał bardzo silny charakter. I nie dało się go stłumić, w sensie takim, żeby mu zabronić różnych rzeczy, ale myśmy mu wyznaczyli granice. W tych granicach, tu jest nurt rzeki, możesz robić co chcesz. I tak będziesz robił swoje, będziesz płynął. Ale są pewne granice, których ci nie pozwalamy. Więc z jednej strony powiedzieli, tu możesz szaleć, bo musisz, bo taki jesteś, ale z drugiej strony jasno stawiamy granice, na co się nie zgadzamy. I mówi, i to się spełniło. On nigdy się nie zmienił. Bo gdybyśmy, mówi tak, Robert, gdybyśmy my próbowali mu coś ograniczyć, to on zaraz sięgnąłby po narkotyki, sięgnąłby po różne inne rzeczy i w ten sposób gdzieś by to się tutaj odniosło i tak byśmy to sobie rozumieli. Dobrze, kochani, to co, żyjecie? Dobra, ledwo, bo ledwo. Powiem wam tak, jeszcze nie koniec. Powiedziałem, że dobry trener nie powinien robić więcej niż dwóch ćwiczeń, a ja chcę jeszcze trzecie, ale uwaga, to będzie specjalne. Takie, żeby zostało i powiem wam tak, zaraz, ja nie wiem, czym z wami tego nie robiłem, zrobimy je na zewnątrz.
Dlatego już jakby kończymy, wyjdziemy na zewnątrz. Będzie to trwało 7-8 minut. Robiłem już je kilkadziesiąt razy i nigdy się na nim nie zawiodłem, ale zawsze jest ten pierwszy raz. Ludzie tak pozytywnie na nie reagują, że ja mówię, muszę tu z wami to zrobić. Nigdy nie robiłem przy takiej sali. Zawsze 20 osób to był maks, ale zawsze trzeba spróbować. Więc chciałbym was teraz za chwilę zaprosić, żebyśmy się za 3 minuty, nie rozchodźcie się nigdzie, tu już sobie wyłączymy. Za chwilę wyjdziemy na zewnątrz, po prostu na tą trawę, na łąkę i ja już wyłączę mikrofon, wyłączymy wszystko inne i to już będzie zakończenie.